Marzec, ale jeszcze mróz. Pokora powinna, w momencie kiedy człowiek zaczyna silniej wgłębiać się w siebie i mocniej zauważać siebie w tym całym procesie, pokora przestaje być procesem pokazowym. Tak samo jak przekora przestaje być potrzebą, ponieważ przekora jest praktycznie tym samym, co fałszywa pokora. Fałszywa pokora. Dlaczego fałszywa? Fałszywa nie dlatego, że jest nieprawdziwa. Fałszywa dlatego, że jest robiona dla kogoś innego niż ja. W moim przekonaniu oczywiście, ja tak myślę. Bo w ostatecznym rozrachunku, kiedy się znajdę i przyłapię, okazuje się, że wszystko, co robię, jest dla siebie, jest dla mnie. Również te stany, w których się okłamuję i komuś próbuję zaimponować. I ktoś dla mnie w tym wszystkim jest ważniejszy. Czyjeś zdanie i czyjaś opinia i czyjeś satysfakcja, której nigdy nie osiągnę. Jeżeli ja próbuję doprowadzać się do stanów bohaterstwa, czyli rozwijać odporność, której nie miałem w dzieciństwie, na niskie temperatury, na trudne warunki życia, na siermiężne i surowe warunki życia, kiedy zaczynam rozwijać komfort tego wszystkiego. Kiedy robię to wbrew sobie, wysypuje mi się odporność i im silniej próbuję to robić, im potężniej podwyższam próg bólu, tym trudniej zauważam momenty, kiedy zaczynam sam siebie wyniszczać. Ponieważ nie opieram się na rdzeniu swojej własnej siły, nie wydobywam z siebie naturalnej odporności, tylko opieram się na fasadzie, którą próbuję imponować rzeczywistości zewnętrznej. Więc czasami może zdrowie jest zwolnić trochę, użyć trochę tych wszystkich udogodnień, których bardzo trudno mi było się przyznać, że jestem uzależniony. I przyznać, że te wszystkie udogodnienia są pomocą, która mi przychodzi wtedy, kiedy mój próg bólu przestaje mnie słuchać. Zawsze imponowały mnie takie filmy o mistrzach kung fu, którzy siedzieli godzinami na igłach, potrafili stać na jednej nodze przez 3 godziny albo całą noc. Medytowali na mrozie i nic im nie było. Więc próbowałem się w tym kierunku kształcić i kilka, już 10 lat swojego życia spędziłem na zgłębianiu meandrów odporności ludzkiej i pojawianiu się w sytuacjach dyskomfortu, takich jak zimno, takich jak niewygoda, takich jak twardość. Miękkie tkanki ludzkie zderzają się z twardym spoiwem. Dopracowałem się autoagresywnych chorób kostnych, dopracowałem się połamanych kilku stawów, dopracowałem się wybitych kilku zębów, dopracowałem się również naruszonych, wytrąconych z równowagi układu szkieletowego i dopracowałem się kilku chronicznych zachorowań, których MORS nie powinien mieć. Dopracowałem się również kilku zawichrowań emocjonalnych, których nie powinien mieć człowiek medytujący, czyli wchodzący w stan jednakowego traktowania, konfrontowania się z rzeczywistością, w których tak zwany normalny zjadacz chleba dostaje pierdolca. Aż w pewnej chwili się rozsypałem zupełnie i nagrywa się w ogóle. I kiedy to się stało, pojawił się dosyć dziwny syndrom. Odbiła mi się pała w przeciwną stronę i zacząłem się nad sobą użalać w takim procesie, w jakim byłem dla siebie bezlitosny. Cały mój proces przekory wobec siebie samego i swojego świata, który poszedł w męczeństwo, który polegał na tym, że nie zgadzałem się na swoją słabość. Nie zgadzałem się na to, że mój organizm może czegoś nie lubić, a więc dawać mi sygnały, że w pewnych sytuacjach pewne wygody i udogodnienia
są nieprzypadkowe. Kiedy zacząłem się nad sobą konstruktywnie użalać, czyli zacząłem pozwalać sobie na coraz częstsze, małe, drobne przyjemności, na które było mnie stać, cały obszar braku udogodnień przestał napawać mnie niepokojem. Ponieważ zacząłem stwierdzać, że esencją pokory wobec mnie nie jest położenie uszu po sobie i gotowość na wszystko, co mi inni przygotują, lecz jest gotowością na wszystko, co ja sam sobie sprowadzam. Łącznie z tym, że główną zasadą nauki, radości życia, więc pokory życia, pokory, czyli zgody na to, kim jestem. Zgody na to, że mogę nie wiedzieć. Zgody na to, że nie zawsze muszę być przygotowany jak sierżant, który zawsze musi być gotowy do zdania meldunku. Jest kontrast, jest zmienność, jest ciągła zmiana i ciągłe zaskoczenie. Do dzisiaj trafiają mi się czasami ludzie w komentarzach pod moimi filmami albo pod moimi filmami z Andrzejem, w których ktoś stawia mnie do raportu, ponieważ sam się boi, ponieważ sam kryje się za jakimś anonimowym awatarem i kiedy tylko usłyszę jakieś słowo, które brzmi trochę bardziej fachowo, które bardziej jakby psychologicznie wyrafinowanie albo oświecenie niż wszystkie inne, słowo, które pozwala sobie odczuwać dumę z uzyskanego doświadczenia, natychmiast wkracza człowiek, który mówi: a jakbym cię tak sprawdził? I zaczyna używać ogólnonaukowego podejścia, jeśli można tak powiedzieć, pod tytułem: czy w życiu każdego to, co mówisz, jest rzeczywistą prawdą i pomocą? A jak nie, to się schowaj do dziury, z której wylazłeś. Taki człowiek pojawia się w moim życiu głównie po to, żeby zweryfikować moją pokorę wobec stanu niewiedzy. Nie stan pokorności i ułożenia uszu po sobie, bo właśnie do tego w moim poczuciu jestem sprowadzany, ale stan pokory, czyli zgody na to, na ile ja jeszcze potrafię zgodzić się na to, że nie wiem i że to, co odkrywam, jest dziś aktualne, a jutro? Jutro będzie stanowić cząstkę o wiele większego obrazka i być może zapomnę już o wczorajszym doświadczeniu i być może już zupełnie nie będę wiedział, po co to było. Jednak prawdą w tym wszystkim jest kontrast. Kontrast, który powoduje, że witam z coraz większym odprężeniem stany, w których odczuwam dyskomfort, czyli zmianę, oraz komfort, czyli przyznanie się do środowiska, które wokół mnie się zmienia. Zgodę na sygnał, który mówi mi, że jeżeli w czymś mi jest niewygodnie, to znaczy, że moje dziecko nie odczuwa tego jako naturalny dla siebie stan. Nie odczuwa tego jako naturalną dla siebie zabawę. Potem nagle się może okazać, że zarówno stan niewiedzy, jak i stan ciągłego wystawienia się na zmienne warunki jest moim sposobem na odczuwanie komfortu. To dotyczy również starzenia się, które okazuje się być, jeżeli słuchać siebie, być pokorny wobec siebie, procesem szansy na świadome i dojrzałe dzieciństwo, na przeżycie tych radości, które przeżywa dziecko, tyle że z pozycji opiekuna tego dziecka, które we mnie jest. To jest szansa na wszystkie radości bycia dorosłym, których próbowałem za wszelką cenę w dzikiej przekorze i walce i lojalności wobec wzorców rodzicielskich wywalczać sobie w czasie, kiedy byłem tak zwanie młodym człowiekiem. Oraz wszystkich radości, które wiążą się z byciem obiektem własnej uwagi i atencji. Słowo to samo, prawda? Zwróćcie uwagę, że jeżeli używam cudzobrzmiącego słowa, to działa jak podkreśnik. Wobec tego wszystkiego, co dając sobie sam, odbieram, niweluję w sobie potrzebę z jednej strony uniżonego proszenia innych o łaskę, uwagi, a z drugiej strony
przekornego odmrażania sobie uszu, żeby z jednej strony wzbudzić litość, a z drugiej strony pokazać, że mam was gdzieś. Ta potrzeba znika. Znika w chwili, w której jest mi dobrze, z uwagą, którą sam sobie poświęcam. Wtedy dostaję tyle uwagi, ile potrzebuję. I jestem w stanie również bardzo szybko rozróżnić taką uwagę, którą ktoś daje mi w prezencie, czyli ja sobie ją ofiaruję, i taką, którą ktoś przynosi na wymianę za coś innego, za jakieś roszczenia, za jakieś potrzeby. Czyli taka, która wprowadza mnie w doświadczenie dostrzegania w moim morzu niewiedzy nowych punktów orientacyjnych, nazywanych wiedzą. Przekora jest, jak się potem okazuje, ogonem psa, który jest zgodą na siebie samego, który się denerwująco kiwa we wszystkie strony. Ale to widać dopiero wtedy. Kiedy zgodzę się na hałas mojej rzeczywistości. Bardzo często obserwuję mojego psa, kiedy razem wychodzimy na spacer i próbuję go czegoś nauczyć, tak żeby reagował na komendę w taki sposób, jak ja sobie to wyobrażam. I czasami jest tak, że on lubi coś robić, na przykład przynosić w zębach patyk albo Ringo, któremu rzucam, przybiega do mnie, ale nie chce mi tego oddać. Tak jakby chciał się poprzekomarzać troszeczkę ze mną. I do momentu, jak ja mu tego nie zabiorę, no to nie może przeżyć następny raz tej emocji związanej z biegnięciem po rzucony patyk lub Ringo. Przez co w momencie, kiedy nie chce mi oddać tego narzędzia, no, cała radość zbiegnięcia po nie przedłuża się. On stara mi się nie oddać tego, co trzyma w zębach, przez co no, ja nie jestem w stanie dostarczyć mu tej przyjemności, o którą on tak bardzo zabiega. Nie wiem, czy to jest przekora, czy pewnego rodzaju upartość, czy być może po prostu wrodzona umiejętność do zabawy właśnie w taki sposób, żebym ja za nim gonił, odebrał mu to, a potem rzucił. Nie zastanawiałem się głębiej nad tym. Natomiast poczytałem trochę w internecie na temat słowa przekora i pokora. I okazuje się, że obydwa słowa w internecie są zdefiniowane w taki sposób, że opisują reakcję człowieka w stosunku do innych ludzi lub otoczenia. Że przekora jest określona jako coś takiego, co definiuje działania człowieka jako takie, które on wykonuje wbrew otoczeniu, wbrew innym ludziom, czy wbrew pewnym zasadom ogólnie przyjętym, czyli jest przekorny. I tak samo jest ze słowem pokora, które tam zdefiniowane jest jako sytuacja, w której człowiek uznaje pewne wyższe racje, reguły moralne, czy też nakazy funkcjonujące w społeczeństwie, w rodzinie, w jakiejś grupie ludzi. Czyli w obydwu sytuacjach jest to przedstawiane w kontekście człowieka i jego otoczenia. Ja zauważyłem, że w obydwu przypadkach ludzie używają jednego i drugiego w sytuacjach, w których chcą uzyskać jakiś konkretny efekt. Czyli
W momencie, kiedy człowiek używa przekory, ja sam niejednokrotnie używałem przekory, byłem powiedzmy to w opozycji do mojej przestrzeni w taki sposób, że nie chciałem zrobić tego, co oczekiwali ode mnie rodzice, partnerzy, dzieci czy nauczyciele. W jakiś sposób gdzieś w mojej głowie rodziło się takie poczucie niezadowolenia z tego, co przestrzeń ode mnie chce. I byłem przekorny. Objawiało się to w różny sposób. Albo się obrażałem, albo robiłem coś na złość, albo po prostu mówiłem, że nie odpowiada mi to. Za co oczywiście zazwyczaj byłem albo w jakiś sposób ukarany, albo też odsunięty od tego obszaru, w którym właśnie brałem udział. Ale to samo dzieje się również z pokorą. Otóż ja zauważyłem, że zdarzało mi się być pokornym, czyli robić coś, z czym się nie zgadzam, ale z racji pewnych interesów, które mogłem z tego uzyskać, jakichś historii ważnych dla mnie, uginałem kark i byłem pokorny. No, zazwyczaj to działo się w sytuacjach, w których musiałem właśnie posłuchać moich partnerek, moich rodziców czy nauczycieli. Nie odpowiadało mi to, co muszę zrobić, ale używając nazwy pokora, zginałem kargi, poddawałem się pewnym procesom, z którymi nie do końca się zgadzałem. Tak samo jest w obszarze na przykład prowadzenia firmy, płacenia podatków i tych wszystkich rzeczy. W tym obszarze również zdarzało mi się, że byłem przekorny, za co oczywiście zostałem ukarany, ale też zdarzały mi się sytuacje, w których byłem pokorny, czyli nie byłem karany, chociaż wewnętrznie czułem coś w rodzaju niezgadzania się na to, że muszę to robić. Zamiast za to miałem spokój. I to jest klasyczny przykład słowa pokora i przekora, ale można też odnieść się do tych dwóch słów, analizując je w kontekście nas samych, czyli przekory do siebie i pokory do siebie. I to już sytuacja zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ trudno jest odebrać przestrzeń jako swoją własną kreację, czy nawet powiedziałbym mocniej prokreację. Kiedy robię coś i wewnętrznie czuję, że jest to w zgodzie ze mną, ale okazuje się, że przestrzeń odpowiada zupełnie inaczej. Czyli czym to mogłoby być? Pokorą czy przekorą? W kontekście tego pierwszego przykładu jest to przekora, ale w kontekście przyglądania się temu jako kreacji własnej lub prokreacji, z jakiegoś powodu zażyczyłem sobie ludzi, którzy w moim otoczeniu nie zgadzają się z moją wewnętrzną prawdą. Tu zaczyna się tak zwana praca podstaw. Dlaczego we mnie rodzą się takie emocje, że ja muszę być przekorny, żeby zachować pokorę do siebie? Co sprawiło, że wokół mnie znajdują się tacy ludzie lub ja znajduję się w takiej sytuacji, w której muszę poczuć tą emocję? Można też spojrzeć na przekorę w ten właśnie sposób, kiedy ja robię coś z przekory do siebie, czyli wiem, że jeżeli postąpiłbym inaczej, czułbym się dobrze. Natomiast z jakiegoś powodu, używając przekory, postępuję w taki właśnie sposób, że robię wbrew sobie. Tak się dzieje na przykład w sytuacjach, kiedy w bliskiej relacji ktoś komuś
zrobił nieprzyjemną rzecz. I ten, który był celem tej nieprzyjemnej rzeczy, chociaż niezupełnie robionej celowo przez tą pierwszą osobę, czuje się upokorzony i w jakiś sposób chce ukarać swoją przestrzeń, na przykład obrażając się lub rezygnując z pewnych wcześniej ustalonych historii. No, na przykład w związku, gdzie żona zupełnie niechcący podczas wymiany zdań na przykład rzuca w męża pilotem od telewizora. Ten pilot od telewizora trafia go w twarz, rozbijając okulary. Mąż denerwuje się, bo został trafiony i upokorzony. Jeszcze czasami się zdarza, że na przykład przy dzieciach. A oni za 2 godziny mieli wyjść na imprezę, na którą ten mąż czekał bardzo długo. Więc on, chcąc ukarać swoją przestrzeń, podejmuje decyzję, że nigdzie nie wychodzi. Obraża się na wszystkich i zabiera sobie możliwość przeżycia chwil, które były dla niego czymś, co on chciał przeżyć. Postępuje przekornie wobec samego siebie, używając do tego oceny sytuacji, która przed momentem mu się wydarzyła, czyli on poczuł się upokorzony i chcąc jakoś odreagować to upokorzenie, podejmuje właśnie taką decyzję, żeby nie robić to, na co tak długo czekał. Co by się stało, gdyby on podniósł tego pilota, oddał żonie, powiedział: masz dobrego cela, jeżeli następnym razem będziesz chciała mnie zabić, a mi powiedz, ustawię się w odpowiedniej pozycji, żebyś mogła trafić dokładniej. I gdyby ten mąż nie oceniał tego jako upokorzenie, a przeszedł nad tym do porządku dziennego, to jest trudne. Ponieważ w momencie, kiedy rodzą się w człowieku emocje, praktycznie nie ma możliwości zastanawiania się na spokojnie nad tym, co się dzieje. To zazwyczaj dzieje się błyskawicznie, bardzo szybko i starając zachować się lojalność wobec siebie, zazwyczaj ludzie, którzy wypowiedzą słowa pod tytułem nigdzie nie jedziemy, no, będą się tego trzymać, żeby nie wyjść na idiotę. Przed kim? Przed rodziną? Czy przed samym sobą? Rezygnując z tego, co tam w głębi duszy było jego prawdą. Ja doskonale znam takie sytuacje, bo nieraz w nich byłem. I wiem też, że ludzie żyjący w związkach, czy to rodzinnych, partnerskich, ale też w pracy, czy jako obywatel jakiegoś kraju, no, to też jest związek tego człowieka z tym krajem, ponieważ on urodził się w nim lub żyje w nim, a tu rządzą pewne reguły. Bardzo wiele razy słyszałem o historiach, w których ktoś, chcąc ukarać swoją przestrzeń, był przekorny wobec samego siebie. Ta druga sytuacja, w której mąż podaje pilota i mówi do żony, że masz niezłego cela, następnym razem, jak będziesz chciała mnie zabić, to powiedz, ja się wtedy ustawię. Rozładowując całą sytuację, używa pokory do samego siebie, bo wewnątrz tam nim buzuje emocja i on pod wpływem tej emocji chciałby jakoś odreagować tą całą sytuację. Ja teraz, obserwując samego siebie, zauważyłem, w jaki sposób działa pokora do siebie, używając do tego mechanizmu interesów, czyli co ja chcę od przestrzeni, w jaki sposób chcę przeżyć emocje i również kwestie przekory, która też, wydawałoby się, chcąc zachować do siebie szacunek, działa w taki sposób, że ja tą moją przestrzeń teraz ukażę po to, żeby pokazać, jak bardzo ja siebie cenię.
Ta wewnętrzna przekora i pokora jest wyznacznikiem tego wszystkiego, co dzieje się potem w przestrzeni i jak my to odbieramy. Czasami warto posłuchać Tresera i pozwolić mu na to, żeby wydawał polecenia, na które my będziemy reagować. Przestrzenią w naszej sytuacji, w sytuacji każdego człowieka, każdego z nas, jest tym treserem, jest przestrzeń, którą my sami sobie zażyczyliśmy. Czy pies mógłby sobie zażyczyć takiego tresera jak ja? Dla normalnego ludzkiego umysłu jest to niedorzeczne. I ktoś, komu mówię o tym, pierwszy raz reaguje na to ze zdziwieniem. No nie, nie, to nie jest możliwe. To wszystko ma jakiś inny mechanizm, inny układ. Natomiast ja zazwyczaj mówię w ten sposób. Spróbuj na moment zmienić sposób myślenia i uwierzyć w to, że ten pies zażyczył sobie mnie jako swojego tresera. I zaufać temu procesowi, patrząc na to właśnie w ten sposób. Zaufanie jest procesem cholernie uwalniającym. Ale nie uwalniającym od reguł, nakazów, przykazów czy rozkazów. Tylko uwalniającym od naszego wewnętrznego stresu związanego z poczuciem ego. Które jest bardzo potrzebne i które pomaga. W momencie, kiedy my rozumiemy jego działanie, pomaga doświadczać w tych wszystkich emocji w taki sposób, żeby w każdej z nich zauważyć miłość. Przeko każdemu.